macie jakieś 100 tysięcy złotych i chcielibyście sobie kupić jakiś fajny samochód, mam dzisiaj dla Was ciekawą propozycję. Zakładam, że nie pomyśleliście nigdy akurat o tym modelu. Postaram się dzisiaj Was przekonać, dlaczego jest to całkiem dobry pomysł. Przez ostatni tydzień Jazzem pokonałem ponad 1000 km, myślę, że nawet ponad 1200, także jest to już ładny kawałek drogi. Udało mi się poznać ten samochód w dosyć dużym stopniu. Nie jeździłem tylko po mieście, gdzieś tutaj po Warszawie, ale udało mi się pojechać na przykład nad morze. Poznałem zatem ten samochód w trasie. Wiem oczywiście, że nie jest to samochód na trasę, ale w polskich warunkach prawdopodobnie nie raz będzie tak używany, być może nawet jako samochód rodzinny. A co ciekawe, nad morzem byłem w 4 osoby. 3 dorosłe, 1 dziecko, zapakowani w zasadzie potąd. I czy ten samochód dał radę? Za chwilę do tego przejdę. Na początek, czym w ogóle jest nowy Jazz? Dostępny jest w Polsce z tylko jednym silnikiem, czyli wersja 1.5 Hybrid. Moc na papierze szału nie robi żadnego, bo jest to 109 koni. I tak też się nastawiałem, odbierając to auto, że będzie to kolejne takie miejskie, powolne jeździdełko, w którego założenie jest jedno, ma mało spalać. Od razu powiem, że z tego założenia samochód wywiązuje się bardzo dobrze. Moje spalanie w mieście to jest jakieś 4,5 litra średnio. Najwyższe spalanie, jakie miałem w tym aucie, to jest 6 litrów, przy czym to jest autostrada, prędkości autostradowej, tak jak powiedziałem, no praktycznie maksymalne obciążenie tego auta. Także 6 litrów myślę, że jest całkiem znośną wartością, a tak jak mówię, jeżdżąc po mieście, spalanie już naprawdę jest genialne. Nie chcę wchodzić tutaj w zawiłości tego, jak działa ta hybryda. Jeśli jesteście ciekawi, to na przykład Maciek Pertyński dużo o tym opowiedział. Zobaczcie sobie zatem jego film. Ja powiem tylko jedno. Ja ogólnie nie jestem fanem hybryd, nigdy nie byłem. Też udało mi się nimi dosyć sporo pojeździć i tak jak na przykład Toyota CHR, do której mam w sumie największe odniesienie. Można wiele rzeczy powiedzieć o tym aucie. Ogólnie jest to mega fajny samochód. Przy czym dla kogoś, kto lubi samochody, lubi jeździć samochodem, powiedzmy jest petrolheadem, silnik jak silnik, ale skrzynia bezstopniowa zabija praktycznie wszystko. Nie jest to samochód stworzony do tego, żeby było w nim, żeby przyjemnie się nim jeździło. Jeśli chodzi o Jazza, w najkrócej mówiąc, Honda po pierwsze dąży do tego, żeby samochód jak najdłużej i jak najczęściej jechał na silniku elektrycznym, ale skrzynia ECVT, tak jak mówię, nie chcę wchodzić w szczegóły, to jest niebo a ziemia w porównaniu do tych trochę starszych hybryd. Jeśli macie porównanie, to myślę, że będziecie mega zaskoczeni wsiadając w to auto. Ja jestem zwolennikiem silników benzynowych i tak jak powiedziałem, nie byłem nigdy jakimś fanem hybrydy, a nawet bym powiedział wręcz przeciwnie. Tak ten samochód zrobił na mnie mega pozytywne wrażenie. Naprawdę jestem w zasadzie jednostką napędową zachwycony. Tym bardziej, że czujecie się tutaj troszkę jak w samochodzie elektrycznym. Macie niby 109 koni. Wydaje się to nic. Samochód i ze startu, i od 60 do 100, i od 80 do 120, i od 100 do 140 ma tak fajne przyspieszenie. Jest to mega zaskakujące w takim samochodziku i dokładnie tak się czułem od momentu odbioru tego auta. I pewnie wielu z Was uśmieje się w tym momencie, co on gada, 109 koni, przecież to dramat, to nie może jechać. No właśnie, że może. I oczywiście to nie jest auto sportowe, tu ani zawieszenia, ani układ kierowniczy nie jest po to stworzony, ale to nie o to chodzi w tym aucie. Ono po prostu daje przyjemność z jazdy, a to już jest mega istotna sprawa, szczególnie w małym autku miejskim. I to, co muszę podkreślić, może zrobię to 12 razy, zawieszenie tego samochodu. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co stworzyła tutaj Honda, bo oczywiście jest to mocno subiektywne. Dla jednego zawieszenie może być za miękkie, dla drugiego dokładnie ten sam model i może być za twardy. Ja mówię subiektywnie. Dla mnie to zawieszenie jest po prostu czymś kapitalnym. Głupio to zabrzmi, ale tym samochodem przyjemnie wjeżdża się w jakieś nierówności, w jakieś dziury czy progi zwalniające. Naprawdę jest to zaskakujące, że w tak malutkim samochodzie przy stosunkowo niedużym rozstawie osi tak fajnie można wytłumić nierówności, a jednocześnie zachować całkiem fajne prowadzenie. Oczywiście łatwo ten samochód wyprowadzić z równowagi, ale tak jak mówię, on nie jest stworzony do szybkiej jazdy po zakrętach, tylko do codziennego, przyjemnego przemieszczania się. I z takiego założenia wywiązuje się rewelacyjnie.
Przechodząc tutaj troszkę do szczegółów. Mamy zegary cyfrowe. Ja też tego fanem nie jestem. Jeśli to lubicie, to jest szansa, że Wam się spodobają. Ja wolę zegary klasyczne. Nie będę tego krytykował, bo to jest tylko i wyłącznie moja subiektywna opinia. Po prostu wolę zegary analogowe, jeśli chodzi o te cyfrowe. Bardzo dużo informacji. Ja się nie do końca mogę tutaj tak na... Nawet po pokonaniu tak do dużego dystansu połapać się od razu, ale to jest tylko i wyłącznie kwestia przyzwyczajenia. To, co się od razu rzuca w oczy po zajęciu miejsca za kierownicą, to szyba i małe szybki po bokach. Dzięki temu widoczność jest kapitalna, naprawdę czujemy się, jakbyśmy jechali jakimś bardzo przeszklonym samochodem, jeśli można użyć takiego stwierdzenia. Także jest to na pewno ogromny plus. Myślę, że ten samochód może być wybierany przez osoby troszkę starsze. Dla nich to może być nawet podwójnie ważne, aby mieć pełną widoczność w każdym kierunku. Co tutaj mamy jeszcze? Kierownica dwuramienna. Zobaczcie, jak to wygląda. Rzadkość. Czy to jest fajne? Słyszałem podzielone opinie. Ja mogę powiedzieć, że wygląda to interesująco. Na pewno jakimś drobnym minusem może być to, że czasami jak gdzieś zostawicie samochód na skręconych kołach, to nie do końca wiecie, w jakim położeniu ta kierownica się znajduje. Ale to jest... tak naprawdę pierdoła. Wygląda inaczej, ja bym to tak określił. Oceńcie sami. Jak to w Hondzie, fotele z tyłu, Magic Seats. Kapitalny patent. Jeśli ja miałbym w ogóle powiedzieć, stworzyć idealny samochód i zabrać coś z Hondy, to by była chyba pierwsza rzecz, którą jakby, jeśli mają inne marki coś kopiować od kogoś, to jak chcecie coś kopiować od Hondy, to zabierzcie fotele z tyłu, wrzućcie do siebie. No rewelacyjna możliwość aranżacji wnętrza, przewożenia różnych przedmiotów. Tu się praktycznie przy delikatnej chęci można przeprowadzać tym autem. A przypomnę, jedziemy autem segmentu B, czyli czymś tak naprawdę niedużym. Ale zobaczcie też te zdjęcia. To jest dorosły gość. Po złożeniu tych foteli on stoi. Spróbujcie zrobić coś takiego w swoim aucie. No życzę powodzenia. Z kolei bagażnik 304 litry. Nie ma może szału, ale tak jak mówię, pamiętajmy cały czas autko segmentu B. Nam wystarczyło na spakowanie się w 4 osoby na dosyć długi wyjazd. Weszła oczywiście jedna duża walizka, nie spodziewajcie się nic więcej. To nie jest limuzyna. Ale skoro już mówię też o wyjeździe, to co jest ważne w trasie? Wyciszenie. No to na pewno nie jest to coś, na co będziecie narzekali w Hondzie Jazz. Myślę, że wręcz przeciwnie. Tak naprawdę do 100 km na godzinę, znowu użyję tego słowa, ale wyciszenie jest rewelacyjne i naprawdę w bardzo wielu samochodach, którymi jeździłem, wyższych klas, droższych, jest dużo gorzej. Tutaj ja wielokrotnie podczas drogi powiedziałem słowo wow, a to nie zdarza mi się jakoś szczególnie często. Czy to właśnie, jeśli chodziło, jechałem powiedzmy w trasie, tak jak mówię, pełen załadunek. Musiałem coś wyprzedzić, jechałem 100 na godzinę, mówię oho, to nie będzie łatwo. Naciskałem gaz i mówiłem wow. Tak samo jeśli chodzi o wyciszenie. No jechaliśmy prędkościami, nazwijmy to, autostradowymi. Naprawdę jest wiele samochodów większych, wyciszonych 3 razy gorzej. Także ogromny szacun dla Hondy za to, co zrobili pod tym względem w nowym Jazzie. Nie chcę wypowiadać się na pewno na temat wyglądu, bo to jest rzecz bardzo indywidualna. To na pewno nie jest najpiękniejszy samochód na świecie, ale myślę, że... Znaczy tu zadziałało coś takiego. Ja jak go odbierałem, jak go pierwszy raz zobaczyłem, zakładam, że większość osób tak ma, mówi, no takie coś, no dziwadełko. Ja miałem coś takiego, że im więcej czasu spędzałem z tym samochodem, im bardziej mi się on opatrzył, to tym bardziej mi się podobał. Oczywiście to nie jest samochód, o którym ja kiedykolwiek powiem, że jest piękny, ale to tak jak mówię, to chyba nie o to chodzi. Jest na pewno dużo bardziej nowoczesny i chociaż Honda twierdzi, że to jest samochód, który pewnie będzie wybierany przez osoby w wieku powiedzmy 50-60, może nawet 60+, to na pewno dzisiaj stał się dużo bardziej atrakcyjnym samochodem dla osób młodszych. Szczególnie, że mamy tutaj całą masę elektroniki. Jest w zasadzie wszystko, co byście chcieli mieć, poczynając tutaj oczywiście od tabletu. Swoją drogą bardzo wygodny w użytkowaniu, szybki, nie zacina się. Tak naprawdę nie zwraca na siebie uwagi w żaden sposób, a to jest ważne, że po prostu nam w niczym nie przeszkadza. Robi to, co dokładnie chcemy, czego od niego wymagamy. Muszę się niestety odnieść do ceny. Nie lubię tego robić, ale w tym modelu pewnie 90% rozmów o tym aucie będzie się zaczynać albo kończyć na tym, ile to kosztuje. To kosztuje dużo, bo cena tego samochodu zaczyna się od 90, tam prawie 4000. Myślę, że wiele osób powie, że to jest bariera nie do przeskoczenia. To po pierwsze jest Honda, to nie jest auto marki premium. Po drugie, to jest mała Honda, nawet bardzo mała Honda. Za to auto, którym jadę, trzeba zapłacić już około 110 tysięcy. Wchodzimy zdecydowanie do klasy C, czasem może nawet coś więcej.
A tutaj mamy małe autko, nazwijmy to miejskie. Ale podobny case jak w Mazdzie. Klient Hondy nie szuka samochodu, który będzie najtańszy, tylko szuka samochodu, który będzie niezawodny, bardzo dobrze wykonany, którym prawdopodobnie będzie jeździł długo albo nawet bardzo długo i będzie dobrze wyposażony i którego on będzie pewny. On będzie wiedział, że kupując ten samochód nie musi się go bać ani przyzwyczajać się do niego przez najbliższe pół roku. To jest klient, który na przykład ma 100 tysięcy złotych do wydania i on nie szuka samochodu, żeby był największy. Szuka samochodu dla siebie. Chce mieć super wyposażenie. I pamiętajcie, zanim zaczniecie wypisywać gdzieś na forach czy w jakichś komentarzach, że trzeba być idiotą, żeby zapłacić za tego typu samochód takie pieniądze. Nie. Spróbujcie najpierw przejechać się tym autem i postawić się na miejscu osoby, która szuka właśnie takiego samochodu. Tego rozmiaru, nowoczesnego, a jeśli chodzi o jednostkę napędową, o skrzynię, ten samochód jest na wskroś nowoczesny i ktoś być może wcale nie potrzebuje nic większego. Przy takim założeniu Jazz staje się naprawdę kapitalną propozycją. Skupmy się na samym produkcie, na samym samochodzie. Ja szukając wad tego auta, tak naprawdę znalazłem wycieraczki, które nie za bardzo mi się podobają, zostawiają jakiś duży fragment szyby niewytarty. Znalazłem taki sobie system audio. On nie jest zły, ale to nie jest coś, co być może wiele osób chciałoby dostać za ponad 100 tysięcy złotych. I znalazłem wygląd, który, tak jak mówię, jest mocno subiektywnym tematem. No, mnie na przykład ten samochód może się podobać średnio, komuś może podobać się bardzo. Ale to jest w zasadzie tyle. Ja oprócz tej ceny, o której wielu z Was będzie mówiło, że jest tragiczna, skupiając się na samym samochodzie, ja naprawdę nie mam się do czego przyczepić. Powiem może mocno, ale wcale nie boję się użyć takich słów. W klasie B jest to chyba najlepszy samochód, jaki w ogóle stworzono. I pod względem przyjemności z jazdy, i pod względem technologii, i pod względem prowadzenia. Wow, z jakichś jeszcze ciekawostek. Widzieliście kiedyś samochód, który poruszając się powoli gra? Co znaczy gra? Leci muzyka. Spróbuję Wam to pokazać, zobaczcie. Jest to może dziwne, można się z tego uśmiać, ale to ma duży sens. Przypomnijcie sobie, czy zdarzyła Wam się taka sytuacja, że idziecie gdzieś w centrum handlowym po parkingu i nagle ktoś na Was trąbi, mało nie dostaniecie zawału. Okazuje się, że z tyłu jechała hybryda, po prostu jej nie słyszeliście, gość nie miał jak dać Wam znać. Ten samochód będzie Was ostrzegał, bo jadąc powoli, czy na wstecznym, czy do przodu, będzie grała muzyka. Mega fajny patent. Sorry, jest jeszcze jedna rzecz, która nie odpowiadała mi w tym samochodzie na trasie. I co dziwne, bo albo nikt o tym nie mówił, ale widziałem z testu, że po prostu nie jechał gdzieś w dalszą trasę, albo jechał i mówił przeciwnie do tego, co ja powiem teraz, bo wielokrotnie usłyszałem, że ten samochód ma bardzo wygodne fotele. Ja powiem wręcz odwrotnie, w mieście kompletnie tego nie zauważamy, są po prostu normalne, nie zwracamy na nie uwagi, czyli jest ok, ale w długiej trasie mi przeszkadzało to, że te fotele wygodne nie są. A przynajmniej nie były dla mnie. Ale tak jak mówię, to nie jest samochód na trasę. To jest samochód do miasta i w okolice miasta. I do takich celów sprawdzą się super. Powiedziałem na wstępie, że postaram się przekonać Was, dlaczego zakup Jazza jest całkiem fajnym pomysłem. Mimo tego, że usłyszycie miliard razy, że ten samochód jest cholernie drogi i co Wy zrobiliście, wydając taką kupę forsy na coś tak małego. Uważam jednak, że jeśli szukacie samochodu tej wielkości, czyli nie potrzebujecie nic dużego, wyszliście z założenia, że ten samochód Wam wystarczy, bo na przykład jeździcie sami, jeździcie tylko po mieście, zależy Wam na ekonomii, macie te 100 tysięcy do wydania, czy 110 tysięcy na samochód, jest też wersja Crosstar, ale nie będę się o niej teraz wypowiadał, bo chyba dostanę ją na testy, także będzie lepsza okazja. Chcielibyście coś nowoczesnego, czyli nowoczesną hybrydę, samochód, który będzie Wam dawał przyjemność z jazdy, mimo tego, że to nie jest auto stworzone w pierwszej kolejności po to, żeby dawać przyjemność z jazdy, ale ją daje. A dzisiaj to bardzo dużo w dobie masówek, w dobie samochodów takich samych jak inne, w dobie samochodów, gdzie klasa B, C, D wygląda tak samo, jest tylko coraz droższa. W dobie samochodów powtarzalnych to jest coś innego. Mimo, że to Honda, czyli teoretycznie samochód masowy. Jeśli szukacie samochodu świetnie wykończonego, samochodu, którego nie będziecie się bali, którym może będziecie jeździli bardzo długo, samochodu, którym będzie naprawdę sporo miejsca, szczególnie
biorąc pod uwagę cały czas jego rozmiar czy przynależność do klasy B. Samochodu, którym pojedziecie do pracy, ale pojedziecie też nad morze. I co chyba najbardziej zadziwiające, samochodu komfortowego w tej klasie. To jest to samochód dla Was. I nie zdziwię się, jeśli przeczytam masę komentarzy, że gadam jakieś głupoty, że to jakiś opłacony test. To bym mógł się tylko uśmiechnąć. Zanim ktoś wypowie się na temat szczególnie tego auta, to polecam najpierw się tym samochodem przejechać. Bo jest duża szansa, że można bardzo się zdziwić. Jeśli szukacie na przykład Yarisa, czy ogólnie samochodu w tej klasie, oczywiście jeśli ogranicza Was budżet, to nie ma sensu wsiadać do Jazza. Ale jeśli stać Was na ten samochód, wiecie ile on kosztuje, ale nigdy nie zakładaliście w ogóle, nie no, gdzie Honda Jazz, szukam Corsy, Yarisa, Fiesty, sprawdźcie to auto. Wiem, że tych samochodów nie będzie dużo na drodze i mam pełną świadomość, że cena w dużym stopniu zabije podaż tego auta. Nie będzie ich dużo na ulicy. I tak naprawdę szkoda, bo to jest kapitalny samochód. Kapitalny nie tylko w swojej klasie. Gdybyśmy odłożyli te ceny na bok, ciężko by było przebić taką ofertę, jeśli chodzi o sam produkt. Naprawdę świetna robota. Honda. Jeśli podobał Wam się ten odcinek i ten samochód, oceńcie film, będzie mi bardzo miło i na pewno pomoże w rozwoju kanału, w tym, żeby dostać coraz to lepsze i fajniejsze samochody, których w sumie mam zapisaną całą masę, także zostawcie subskrypcję i dajcie przede wszystkim znać w komentarzu, co Wy sądzicie o tym samochodzie, o tej cenie, chociaż średnio chciałbym o tym rozmawiać, ale sam się w sumie nagadałem na ten temat, więcej niż planowałem, także ciekawi mnie Wasze zdanie. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.